Przewielebny księże biskupie, czcigodni księża profesorowie, drodzy słuchacze. W tym okresie przeżywaliśmy i przeżywamy kilka jubileuszy. Mianowicie 35 lat w tym roku apostolstwa dobrej śmierci. W ubiegłym roku stulecie przybycia misjonarzy świętej rodziny do Polski, a już za kilka miesięcy będziemy z radością obchodzić 100 lat obecności i pracy misjonarzy świętej rodziny w sanktuarium Matki Bożej Góreckiej. Dlatego też w tym pierwszym wystąpieniu chciałbym przybliżyć tych 100 lat. Oczywiście jest to niemożliwe, by w tak krótkim czasie opowiedzieć wszystko, ale chciałbym skupić się na kilku istotnych i bardzo ważnych wydarzeniach. Założycielem naszego zgromadzenia misjonarzy świętej rodziny jest misjonarz Saletyn, sługa Boży, czcigodny Jan Berthier. Założył nasze zgromadzenie w miejscowości Grave w Holandii w roku 1895. Do Polski, tak jak wspomniałem, misjonarze świętej rodziny przybyli w roku 1921. Objęli domy w Wieluniu, następnie w Kazimierzu Biskupim. Te domy bardzo szybko zapełniły się uczniami w szkołach, które prowadziliśmy. I dlatego od początku 1923 roku rozpoczęliśmy poszukiwania nowego klasztoru, nowego domu. Wiosną 1923 roku kardynał Dalbor zaproponował zgromadzeniu dwa opuszczone klasztory w Ostrzeszowie i w Górce. Ksiądz Antoni Kuczera wybrał klasztor w Górce, kierując się przede wszystkim tym, że od wieków trwa tutaj kult Matki Bożej. Ksiądz Kuczera wraz z bratem Ignacym przybyli do Górki 23 kwietnia 1923 roku. Nowi opiekunowie sanktuarium góreckiego zajęli się przede wszystkim uaktywnieniem nabożeństw i odpustów maryjnych. W posłańcu świętej rodziny, wydawanym przed wojną jako miesięcznik przez nasze zgromadzenie, we wrześniu 1925 roku czytamy takie słowa. Z 9 odpustów odbywających się w Górce najsłynniejszymi są odpusty w Zielone Świątki i Narodzenie Matki Bożej, na które licznie przybywają wierni z diecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej, licznie jeszcze z diecezji chełmińskiej. I łączą się wtedy w pokornej modlitwie i polscy Kaszubi od Brus i Tucholi, i Niemcy Koszneńczy od Chojnic, i Krajniacy od Krojanki i Złotowa, i Kujawiacy od Inowrocławia, i Nadnoteccy od Ujścia i Piły, i Pałuczanie od Szubina i Kceni. Misjonarze przygotowali zarazem klasztor na otwarcie małego seminarium duchownego, w którym rozpoczęło naukę ponad 30 alumnów. Później przeniesiono tu także studentów filozofii oraz wydawnictwo i drukarnię. Wydawano przede wszystkim posłańca świętej rodziny, którego redakcją ksiądz Antoni Kuczera zajmował się już od roku 1909. Już wtedy posłaniec wychodził w języku polskim. Do wybuchu II wojny światowej drukowano wiele broszur i książek, w tym pozycję naszego założyciela, ojca Jana Berthiera. Na ławach posłańca świętej rodziny właśnie ukazał się bardzo treściwy szkic historyczny poświęcony Górce, która od momentu przybycia tu misjonarzy świętej rodziny nazywana jest Górką Klasztorną. Czytamy w posłańcu. W tej Górce, gdzie od 80 lat oprócz odpustów panowała wielka cisza, rozciągająca się nawet na okolice, w chwili objęcia jej przez misjonarzy sytuacja nagle się zmieniła. Ojcowie stworzyli tak zwaną straż honorową koło cudownego obrazu Matki Boskiej Góreckiej. Jak każda królowa ziemska posiada wielu parzy do swej obsługi, tak i w Górce 50 młodych ludzi pochodzących ze wszystkich stron Rzeczypospolitej stara się chwalić tę królowę,
tę Królową nieba i ziemi, modlić się za tych wszystkich, którzy nie mają czasu być u tej dobrej Matki i czczą ją nie tylko słowami, ale i uczynkami. Przygotowują się ci młodzieńcy, żeby kiedyś nie tylko własnym sercem chwalić Maryję. Jako kapłani misjonarze prowadzić całe zastępy do stóp niebieskiej Pani, a nawet nieść jej chwałę w dalekie kraje. Tak więc górka klasztorna jaśniała blaskiem chwały Pani Góreckiej, która spowodowała, że działało tu wyższe i niższe seminarium duchowne, nowicjat, wydawnictwo oraz bardzo aktywna ekipa rekolekcyjno-misyjna ludowych misjonarzy. Wszystkie te dzieła spowodowały, że jeszcze bardziej pogłębiało się życie religijne ziem, a co więcej, nastąpiło widoczne ożywienie i rozszerzenie kultu maryjnego. Z tego miejsca Maryja wysyłała swych posłańców, misjonarzy do Brazylii, Argentyny i Teksasu. Do roku 1947 Górka Klasztorna była też siedzibą naczelnych władz polskiej prowincji misjonarzy Świętej Rodziny. Tak niestety często bywa, że najszczęśliwsze dni pokrywa mrok nieszczęścia. Po raz kolejny ciężkie dni próby miały dosięgnąć tego świętego miejsca. 3 kilometry dzieliły w linii prostej Górkę Klasztorną od granicy z Rzeszą Niemiecką. Za tą granicą rozciągała się ziemia złotowska o przeważającym polskim elemencie etnicznym. Wierni zza kordonu przybywali w każdą niedzielę, oczywiście za paszportem i przepustką, do Górki na nabożeństwa, ale już od maja 1939 roku przejścia graniczne zostały zamknięte. A latem tego roku inteligencja polska z całego rejonu złotowskiego została wtrącona do obozów i więzień. Nad granicą wisiały już chmury wojenne. Zaraz po odpuście w niebowzięcia Matki Bożej po 15 sierpnia zaczęły mnożyć się prowokacje wojenne ze strony niemieckiej. I oto wczesnym rankiem 1 września 1939 roku wraz z pierwszymi bombami zrzuconymi na Wieluń rozpętała się II wojna światowa. Warto tu dodać, że jednym z pierwszych zbombardowanych w Wieluniu budynków był klasztor i kościół misjonarzy Świętej Rodziny. Tam pierwszego dnia wojny zginął rodzony brat jednego z naszych księży, a ksiądz Witold Drzewiecki, misjonarz Świętej Rodziny, został ciężko ranny. Dzień 3 września była to pierwsza niedziela okupacyjna dla Górki. Front trzymał się jeszcze niedaleko Bydgoszczy. Anglia i Francja przystąpiły do wojny z Niemcami. Nabożeństwa w niedzielę odprawiane były według zapowiedzianego programu. Słowo Boże, krótkie, poważne, treściwe, wygłosił tego dnia ksiądz prowincjał Piotr Zawada. Mówił ku pokrzepieniu zastraszonych i zbolałych serc. Nawoływał do zachowania spokoju, do niegromadzenia się przed Kościołem i zapowiedział na następną niedzielę odpust narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W niedzielę 22 października mszę świętą odprawiał ksiądz Wincenty Tomasz. On również wygłosił Słowo Boże. Było to ostatnie publiczne nabożeństwo w Górce Klasztornej z udziałem wiernych w czasie II wojny światowej. Od rana dnia 23 października klasztor górecki stał się obozem zagłady dla misjonarzy Świętej Rodziny i duchowieństwa diecezjalnego. W nocy z 11 na 12 listopada 1939 roku wywieziono więźniów góreckich do Paterka, gdzie ich w okrutny sposób zamordowano. Z więzionych w Górce misjonarzy zostało zamordowanych 5 księży na czele z księdzem prowincjałem Piotrem Zawadą oraz 25 braci zakonnych. Oprócz nich
Zginęło przeszło 20 księży diecezjalnych, 2 innych księży zakonnych i 2 siostry zakonne. Parę dni później zamieniono górkę na obóz zagłady dla Polaków i Żydów. W bestialski sposób zamordowano na terenie ogrodu klasztornego Annę Jaworską, rozrywając ją żywcem. Rozstrzelano następnie wszystkich Polaków i Żydów, w sumie około 40 osób, których pochowano w klasztornym ogrodzie. Ekshumacji dokonano dopiero 20 lat po wojnie, w 1965 roku, i wszystkie te osoby pochowane są na cmentarzu tu, w Łobrzenicy. Męczennicy góreccy, ginący za wiarę i wolność ojczyzny, jak najbardziej zasługują na to, aby wciągnięto ich w rejestr polskiej pamięci narodowej. Przez pewien czas więziono w górce jeńców angielskich po klęsce pod Dunkierką, a od jesieni 1943 roku do końca wojny mieścił się tu obóz szkoleniowy dla ich ufiec pracy dla niemieckiej młodzieży z organizacji Hitlerjugend. W międzyczasie Polacy, którzy nie zostali wywiezieni do obozów pracy, przekradali się często przez mury, aby ze studzienki zaczerpnąć cudownej wody, którą się potem wzajemnie dzielili. Z podziwem będą spoglądać przyszłe pokolenia na bohaterską akcję ratowania przez pana Kazimierza Boruckiego z Bydgoszczy najcenniejszych pamiątek sakralnych w górce klasztornej. Pamiątki te wraz z cudownym obrazem Matki Bożej Góreckiej zostały ukryte w podziemiach Muzeum Miejskiego Bydgoszczy. Jeden z 2 kielichów, które używaliśmy dzisiaj w czasie sprawowania Eucharystii, to właśnie kielich wywieziony przez pana Boruckiego, ukryty w podziemiach muzeum w Bydgoszczy i w 1945 roku powrócił do górki. Pierwsi księża powrócili do górki klasztornej na Wielkanoc 1945 roku. Ksiądz Kuczera w jednym ze swoich listów pisał tak. W górce byłem 4 kwietnia. Klasztor i kościół przedstawiały tragiczny wygląd. W kościele figury leżały na podłodze porozbijane. Tabernakulum połamane, wszystko co najświętsze leżało na podłodze. Cudowny obraz skradziony, wszędzie pełno śmieci, również na ołtarzu. W klasztorze wszystko zrabowane. W pierwszy piątek miesiąca, 6 kwietnia, odprawiłem pierwszą mszę świętą w kaplicy objawienia przy studzience. Dobrzy ludzie z okolicy przyszli nam z pomocą w każdej potrzebie. Podarowali nam 4 krowy, zaopatrzyli dom w konieczne meble. Jak słyszeliśmy we fragmencie listu, ksiądz prowincjał Kuczera nawet nie był świadomy, że cudowny obraz Matki Bożej został z górki wywieziony i ukryty. Ponieważ kościół i klasztor ogołocone były ze sprzętów sakralnych i domowych, swą posługę rozpoczęli misjonarze od pracy w parafii w Złotowie, by w krótkim czasie po zorganizowaniu niepotrzebnych, niezbędnych rzeczy wrócić do górki i tutaj sprawować swoją służbę. Początkowo nabożeństwa, jak przez wieki, były sprawowane w kaplicy nad studzienką, a kiedy uporządkowano kościół, wtedy msze święte i nabożeństwa odprawiane były w kościele. Z Bydgoszczy powraca do górki klasztornej obraz Matki Bożej Góreckiej. Pan Kazimierz Borucki, ten, który wywiózł obraz i ukrył, tak wspomina ten moment. W niedzielę dnia 24 czerwca 1945 roku nastąpiło uroczyste odsłonięcie cudownie uratowanego obrazu. W podniosłym kazaniu wskazał ksiądz Kuczera na dziwne losy i koleje obrazu i zwracając się w stronę wielkiego ołtarza, prosił Matkę Bożą o ukazanie swego oblicza. Nigdy nie widziałem, pisze pan Borucki, tak z całego serca płynącego oczekiwania i łez radości, gdy Matka Boża Górecka powoli i pełna niebieskiego majestatu okazała swe oblicze.
Wszyscy bez wyjątku padli na kolana i głośny szloch zapanował w świątyni. Dla mnie była to piękna chwila wewnętrznego przeżycia, która zostanie na zawsze w trwałej pamięci. Na uroczyste poświęcenie odnowionej studzienki zaproszono na główny odpust w 1951 roku księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego, który odprawił sumę pontyfikalną i wygłosił kazanie do tysięcy pielgrzymów. Zaczęto wówczas myśleć o rekonstrukcji obrazu Madonny Góreckiej, gdyż kopia księdza Raczkowskiego była tylko prowizoryczna. 15 maja 1954 roku profesor Jerzy Hoppen z Torunia zakończył malowanie nowego obrazu Matki Bożej Góreckiej. Gdy oddawał ten obraz w ręce księdza prowincjała, powiedział znaczące słowa: „Włożyłem w to dzieło całe moje serce i moją duszę”. Obraz urzeka pięknem i nastraja do modlitwy. Poświęcenia obrazu dokonał w Zielone Świątki 1954 roku ksiądz dr Zachariasz Króża. Wyjaśnię tutaj krótko, że pierwotny obraz Matki Bożej Góreckiej spłonął w roku 1907 w pożarze kościoła. Myślano wtedy, aby namalować nowy obraz, ale ponieważ nie było możliwości i środków, ksiądz Leon Raczkowski, który opiekował się z ramienia diecezji Sanktuarium Góreckim, polecił namalować tylko te fragmenty obrazu, które są widoczne spod sukienki nałożonej na obraz. Taką sukienkę ksiądz Raczkowski pokazał. A więc namalowano tylko twarze, stopy i dłonie Najświętszej Maryi Panny i Dzieciątka Jezus. I w tej formie obraz przetrwał do 1954 roku. Jak to mówimy, prowizorki są zawsze najtrwalsze. I dochodzimy do nowego obrazu. Nasi przełożeni, misjonarze Świętej Rodziny, wahali się, czy malować nowy obraz, czy wykorzystać te fragmenty i domalować brakujące. I takie też polecenie, aby domalować brakujące elementy, złożono panu profesorowi Hoppenowi. Ten jednak, jak stwierdził w swoim piśmie, kiedy zobaczył stan zniszczenia istniejących fragmentów, odstąpił od zaleceń misjonarzy Świętej Rodziny i namalował nowy obraz Matki Bożej Góreckiej. Ten, na który tak często spoglądamy i podziwiamy naszą Maryję, naszą Matkę. Postanowiono dokonać koronacji Maryi Królowej na Krajnie. Rzecznikiem tego przedsięwzięcia był ksiądz biskup Jan Czerniak, a przede wszystkim sam ordynariusz, kardynał Stefan Wyszyński, który w liście do Stolicy Apostolskiej, prosząc o koronację obrazu w Górce, pisał tak: „Wyrażamy gorące życzenie, aby przez uroczystą koronację obrazu Najświętszej Maryi Panny w sanktuarium w Górce Klasztornej długowieczny kult w tej okolicy archidiecezji gnieźnieńskiej, ciągle żywy i ubogacony męczeństwem 30 zakonników, stróżów tego sanktuarium góreckiego, został publicznie uznany przez najwyższą władzę Kościoła i pobożnie zaszczycony. Jesteśmy przekonani, że piękna korona przyznana obrazowi góreckiemu może słusznie i najlepiej wynagrodzić zniewagi wyrządzone najpiękniejszej pani podczas okrutnej okupacji”. Koronacji obrazu Matki Bożej Góreckiej dokonał osobiście prymas Stefan Wyszyński dnia 6 czerwca 1965 roku. W całym tym przedsięwzięciu widoczny jest znak miłości Boga. Owoc tej duchowej uroczystości ujął prymas Wyszyński takimi oto słowami: „Ufajmy, koronata, corda coronat”. Ufajmy, ukoronowana serca koronuje. Uroczystość koronacyjna zgromadziła w Górce kilkadziesiąt tysięcy wiernych. W roku 1971 Górka Klasztornia ponownie stała się siedzibą parafii, do której przydzielono wioski Wiktorówko,
Rataje, Piesna i Walentynowo. Powiedziałem ponownie, ponieważ pierwsza próba miała miejsce w latach 1925-29, ale po niecałych 4 latach parafia została zniesiona. Po gruntownym remoncie i odnowie kościoła oraz po przebudowie klasztoru w 1979 roku uroczyście obchodzono jubileusz 900-lecia objawienia się Matki Bożej w górce klasztornej na Krajnie. Uroczystą sumę odprawił wówczas kardynał Stefan Wyszyński, który w kazaniu podkreślił historyczne znaczenie górki jako najstarszego sanktuarium maryjnego na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej i Polski. Prymas tysiąclecia był bardzo przywiązany do górki i chętnie tu przyjeżdżał. Podkreślał zawsze wielkie znaczenie ofiary tych, którzy tutaj ponieśli śmierć za wiarę i w walce o wolność ojczyzny. Nazywał ich męczennikami góreckimi. Warto tutaj też dodać, tak z ciekawości historycznej, że ogromna uroczystość oczywiście nie umknęła władzom państwowym i służbie bezpieczeństwa. Powołano w 1965 roku specjalną grupę i plan pod tytułem Organizacja pracy przez Służbę Bezpieczeństwa w związku z koronacją, w cudzysłowie, Matki Bożej w górce klasztornej. To zresztą nie jedyne zainteresowanie Służby Bezpieczeństwa górką klasztorną, bo jak tylko powstała parafia, od razu w 1971 roku przystąpiono do realizacji zadań dotyczących parafii w górce. Również próbowano umieszczać agentów, czasem, no jako historyk muszę to przyznać, udanie, TW Kamil czy inni, zdarzało się, że i takie ciemne plamy są na honorze naszego zgromadzenia. W 1981 roku w sanktuarium zgromadzili się rolnicy z Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność, którzy złożyli akt oddania chłopów w opiekę Matki Bożej Góreckiej. Warto wspomnieć, że w latach 80. pracował w sanktuarium bardzo bogaty w pomysły duszpasterskie ksiądz Jan Czekała, misjonarz Świętej Rodziny, który był inicjatorem wielu wydarzeń, m.in. Festiwalu Piosenki Religijnej Maria Carmen, Misterium Męki Pańskiej, Pieszej Pielgrzymki do Częstochowy. Jego pomysłem jest też ten wielki różaniec górecki. Każdego pierwszego dnia nowego roku jest poświęcony nowy paciorek z numerem tego roku i dokładany do tego różańca. W 1990 roku obchodzono uroczyście jubileusz 25-lecia koronacji obrazu. Z kolei w czerwcu 1998 roku misjonarze Świętej Rodziny obchodzili jubileusz 75-lecia pobytu i działalności duszpasterskiej w najstarszym polskim sanktuarium w górce klasztornej. Tym uroczystościom przewodniczył prymas Polski kardynał Józef Glemp, który w swojej homilii powiedział: jubileusz to przede wszystkim czas dziękczynienia. Wydobywa się ono z naszych serc. Dziękujemy przede wszystkim za służbę Bogu, która tutaj, w tym miejscu mogła być dokonywana. Służba Boża jest najzaszczytniejszym działaniem człowieka. Ojcowie pełnili ją poprzez pośrednictwo Matki Najświętszej, rozszerzając jej kult, pobudzając do oddawania jej czci, a wszędzie tam, gdzie rozszerza się chwała Maryi, następuje zbliżenie się do Jezusa Chrystusa, naszego Zbawcy i Odkupiciela. Sanktuarium Góreckie jest dzisiaj miejscem, do którego co roku pielgrzymują dziesiątki tysięcy wiernych z całego kraju. Przyjeżdżają tu, aby wszystkie swoje troski i kłopoty przedstawić Madonnie Góreckiej, ufając w jej pomoc i obronę. Sanktuarium jako najstarsze miejsce objawienia się Maryi w Polsce znane jest dzisiaj z cudownego obrazu Madonny Góreckiej oraz ze studzienki z cudowną wodą. Odbywają się tu stanowe dni skupienia, m.in. dla mężczyzn, kobiet, rolników,
rzemieślników, strażaków, kombatantów, chórzystów, osób niepełnosprawnych. Młodzież gromadzi się na góreckich dniach młodzieży. W okresie Wielkiego Postu od blisko 40 lat wystawiane jest w sanktuarium Misterium Męki Pańskiej. Przybywają tu pielgrzymi z bliska i daleka. W ostatnich latach wybudowano nowe skrzydło klasztoru i kaplicę pod kościołem. Coraz prężniej działa w Górce ośrodek duszpasterstwa rodzin. Sanktuarium stale zmienia swe oblicze. 14 czerwca 2015 roku z okazji 50-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Góreckiej odbyło się uroczyste nadanie tytułu Bazyliki Mniejszej Sanktuarium w Górce Klasztornej. Tej uroczystości przewodniczył prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak. Od 30 maja 1987 roku oficjalnie działa w sanktuarium Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci. Jubileusz 35-lecia, jak to mówimy popularnie, ADS-u, Apostolstwa Dobrej Śmierci, jest okazją do tego naszego dzisiejszego spotkania. Mówię 30 maja 1987, już wcześniej tutaj księża, ksiądz Zimny, ksiądz Żelichowski pracowali dla Apostolstwa Dobrej Śmierci, ale od tego dnia, kiedy został wystawiony dekret, oficjalnie działa tutaj apostolstwo w Górce Klasztornej. 100 lat to dużo i zarazem bardzo mało w wielowiekowej historii Górki Klasztornej. Jednakże doświadczenie i służba kilku pokoleń misjonarzy świętej rodziny pozwala z nadzieją patrzeć na przyszłość tego świętego miejsca, tym bardziej, że stale jest ono pod przemożną i matczyną opieką Madonny, królującej z cudownego obrazu Matki Bożej Góreckiej. To dzisiejsze wystąpienie zakończę słowami błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego z 1979 roku. Najmilsze dzieci Boże, bardzo wymowne i pouczające jest to, że we wszystkich prześladowanych i pomimo tylu przeciwności niezmiernie trwa na tym miejscu i działa Bogu Rodzica Dziewica, Matka Nasza Umiłowana. Żadne burze, które przechodziły przez to sanktuarium, przez okolice i przez całą Polskę, nie zdołały wydrzeć czci, miłości i zaufania do świętej Bożej Rodzicielki, świętej Bożej Karmicielki, Matki Boga Człowieka, Matki Chrystusowej, Matki każdego z nas i Matki Kościoła, która od 20 już wieków trwa w ludzkiej wierze i miłości. Cześć dla niej ostała się w sercu ludu wiernego i na tym miejscu. W te 20 wieków kultu maryjnego wpisuje się też na trwałe 100 lat służby misjonarzy świętej rodziny Matce Bożej Góreckiej. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję księdzu prowincjałowi za to, że przypomniał nam wszystkim, że chociaż mówimy o niebie, to niebo zdecydowało, że ten kawałek ziemi, po którym mocno stąpamy, będzie dla nas ciągle przypomnieniem, że jeszcze musimy się wysilić, żebyśmy pisali historię, my misjonarze świętej rodziny i wszyscy z nami związani, może nie tak tragiczną jak nasi poprzednicy, ale tak samo świetlaną, żeby ci, którzy po nas przyjdą, mogli kiedyś zrobić sympozjum i powiedzieć, że ci misjonarze, którzy obchodzili na przykład 35 lat Apostolstwa Dobrej Śmierci, naprawdę też się chociaż trochę starali zrobić to dobrze, to znaczy służyć Bogu i niepokalanej. Dziękuję jeszcze raz księże prowincjale i zapraszam kolejnego...